na ulicy Bema przed budynkami, które pozostawiło wojsko i które jeszcze jest w ich posiadaniu. Szanowni Państwo, zebraliśmy tutaj po to, żeby przekazać Państwu informację dotyczącą zlokalizowania wojsk obrony terytorialnej i innych jednostek operacyjnych w Grudziądzu. Swego czasu pokazywaliśmy razem z panem posłem interpelację, którą wysłałam do pana ministra obrony narodowej i taka odpowiedź na tę interpelację właśnie nadeszła. Zgodnie z moją obietnicą chciałam państwu ją przedstawić po prostu. I teraz co z tej interpelacji, z tej odpowiedzi wynika? Wynika, a mianowicie to, że pan minister pisze, że prawdopodobnie w 2018 roku na terenie Grudziądza rozmieszczone zostanie dowództwo i sztab batalionu obrony terytorialnej. Jednak ostateczna decyzja zapadnie na początku 2017 roku. Więc dlatego się spotkaliśmy dzisiaj, żeby jakby zmobilizować miasto, władze miasta Grudziądza, żeby rozpoczęły starania, żeby pokazały, że ten Grudziądz jest otwarty na właśnie obecność tutaj wojsk. Jak Państwo wiecie, Grudziądz ma ogromne tradycje wojskowe. Przed wojną to tutaj, a nie gdzie indziej, były zlokalizowane bardzo ważne była szkoły, jednostki wojskowe. Grudziądz słynął z wojska. Stąd tutaj się mówiło o ułanach, prawda? Tutaj była wyższa szkoła żandarmerii. To tutaj byli kształceni wszyscy w Polsce, którzy później pracowali w żandarmerii. I no, nie muszę Państwu przypominać o tym, że część z nich zginęła właśnie w Katyniu. I proszę, Szanowni Państwo, to tutaj w Grudziądzu szkoły pobierali, uczyli się, doskonalili swoje rzemiosło wojskowe tacy ludzie jak Łupaszka, tacy ludzie jak Pilecki. To tutaj wreszcie komendantem Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu był Tadeusz Komorowski-Bur. Więc Szanowni Państwo, Grudziądz ma ogromne tradycje, ale jak widzimy tutaj za naszymi plecami są obiekty, które naprawdę są do wzięcia. I z drugiej strony również, właśnie. Więc uważamy, że trzeba jakby zmobilizować władze miasta Grudziądza do podjęcia rzetelnych starań o to, żeby tutaj wojsko wróciło. To, co zapowiedział minister obrony narodowej w kwietniu, jest realizowane. Od września rozpoczyna się kurs dla oficerów tych wojsk w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Lądowych. Będzie szkolonych około 130 oficerów. Od przyszłego roku rusza uruchamianie pierwszych brygad. One będą przede wszystkim w województwach Polski Wschodniej. Przypomnę Państwu, że zostanie utworzonych 17 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej, po jednej w każdym województwie, w województwie mazowieckim ze względu na jego rozległość i obszar. Będą to dwie brygady. Będzie to 86 batalionów Wojsk Obrony Terytorialnej. Docelowo w ciągu kilku lat, bo przecież to będzie proces, który będzie ewoluował i rozwijał się, będą kompanie w każdym powiecie. W każdym mieście wojewódzkim będzie batalion. Natomiast wydaje się, że Grudziądz, chociaż nie jest miastem wojewódzkim, ma szczególne możliwości, by zarówno batalion, jak i inne jednostki, jak dowództwo tego batalionu również było tu w Grudziądzu. Pani poseł wspomniała o historycznych związkach miasta Grudziądza z wojskiem. Szkoły oficerskie, które tutaj były, wielu wybitnych polskich żołnierzy, patriotów, o których nigdy nie zapomnimy, ale również tu jest infrastruktura. Ona jest częściowo zdewastowana, stoimy na tle nieruchomości, które są zakrzaczone, rosną chwasty. Na płocie jest plakat informujący o tym, że jest to nieruchomość na sprzedaż. Wydaje się, że
I takie działania podjęliśmy, dlatego również Państwa o tym informujemy, o interpelacji, którą pani poseł Iwona Michałek złożyła. Są wielkie szanse, by Wojska Obrony Terytorialnej stacjonowały również tu w Grudziądzu. Rozpoczyna się zaciąg do wojska, ale chcemy wykorzystać przede wszystkim istniejące obiekty, istniejącą infrastrukturę. Państwo polskie oczywiście musi mierzyć również możliwości finansowe, możliwości budżetowe, więc wydaje się absolutnie naturalne, żeby wykorzystać te nieruchomości, które wojsku służyły przez dziesiątki lat, które są może zaniedbane, ale najczęściej jeszcze w miarę dobre budynki, które nie wymagają natychmiastowych jakichś interwencji. To, czy wojsko wróci do Grudziądza, czy Wojska Obrony Terytorialnej będą rozwijane w Grudziądzu, w dużej mierze zależy od tego, jaka w Grudziądzu będzie dla tego pomysłu atmosfera, w jaki sposób odniosą się do tego władze miasta, bo przecież wojsko to nie tylko ta część militarna, to są również miejsca pracy, to są również mieszkania, to są usługi komunalne, to jest również handel. Grudziądz w dużej mierze z obecności wojska przez dziesiątki lat żył. To był ważny element napędzający gospodarkę Grudziądza. Więc oczekujemy od władz Grudziądza i taki apel dzisiaj chcemy z panią poseł sformułować. Oczekujemy zainteresowania się tą sprawą, przedstawienia kontaktu z Ministerstwem Obrony Narodowej, przedstawienia pewnych propozycji, pewnych swoich przemyśleń, tego, co miasto mogłoby zaoferować, by, biorąc pod uwagę, że lokalizacji dla wojsk terytorialnych może być wiele, bo w województwie kujawsko-pomorskim jest w wielu miastach jest infrastruktura wojskowa i powojskowa. Chodzi o to, żeby te wojska zostały zlokalizowane w Grudziądzu. Więc oczekujemy również od władz miasta konkretnych rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej. Mamy własnego wiceministra, pana ministra Bartosza Kownackiego z naszego regionu. Jest to na pewno ułatwienie w rozmowach, które władze Grudziądza mogłyby prowadzić. Ruch należy do pana prezydenta Malinowskiego i do władz Grudziądza. Nie trzeba państwu pewnie wyjaśniać, jak ważne by było umiejscowienie właśnie tych wojsk tutaj w Grudziądzu dla miasta. Wiemy, w jakiej sytuacji jest miasto, że jest tak naprawdę miasto w bardzo trudnej sytuacji finansowej, duże bezrobocie, więc naprawdę warto się przejąć. Warto by było, żeby władze miasta się przejęły tą sprawą i żeby przedstawiły społeczeństwu i nam, co w tej sprawie robią. Dziękuję. Cały przedstawiony przez pana ministra Macierewicza plan jest rozłożony na raty. W przyszłym roku ma być to około 35 tysięcy żołnierzy, nowych żołnierzy, którzy zostaną ochotników, bo na razie nie ma powrotu do służby, tak jak to miało miejsce kilka lat temu, będą to ochotnicy. Spodziewamy się, że w przyszłym roku, zresztą zainteresowanie jest niesamowite. To jest wojewódzkie komendy uzupełnień, wojskowe komendy uzupełnień ogłaszają nabory, choćby na te wspomniane przeze mnie studia oficerskie, które będą dotyczyły podstawowej kadry wojskowej. Zainteresowanie jest bardzo duże. To jest i tradycja, szacunek dla munduru wojskowego, ale również bardzo realne analizy dokonywane przez młodych ludzi. Bycie żołnierzem, bycie w wojsku daje pewne gwarancje również materialne. Ten proces rozbudowy Wojsk Obrony Terytorialnej będzie postępował w kolejnych latach. Mi jest trudno mówić, czy realnie patrząc jednostka jest możliwa do uruchomienia w 2017 czy w 2018 roku tu w Grudziądzu, ale ten proces się rozpoczął. Decyzje, które zostały podjęte przez rząd pani Beaty Szydło, będą realizowane. Zresztą chcę państwu powiedzieć, czy przypomnieć również tym, którzy już o tym słyszeli, nie tylko Wojska Obrony Terytorialnej będą rozwijane. W tej chwili mamy około 90 tysięcy żołnierzy w Polsce o bardzo złej strukturze. Przerost kadry oficerskiej i generalskiej nad tymi, którzy mają służyć i posługiwać się bronią. Ta struktura będzie poprawiana, natomiast będzie rozwijanie również stanów osobowych wojska.
W przyszłym roku, pan minister Macierewicz o tym mówił, będzie wzrost liczebności armii do około z tych 90 kilku tysięcy do około 150 stanów osobowych innych jednostek, nie tylko tych nowych, które będą powstawały, Wojsk Obrony Terytorialnej, ale również wojsk operacyjnych. Decyzje, które zapadły na szczycie NATO, historyczne decyzje, nie boję się tego słowa użyć, które mówią o obecności wojsk NATO w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w krajach nadbałtyckich, również w Polsce, zarówno ta brygada amerykańska, która tu będzie stacjonowała, brygada ciężkich czołgów, jak również szpica, Amerykanie, którzy są obecni w Krzesinach do pomocy w obsłudze F-16. To wszystko pokazuje pewną nową jakość w obronie Polski, ale stara zasada, jak chcesz liczyć, czy umiesz liczyć, to licz przede wszystkim na siebie. Tutaj się bardzo jednoznacznie przekłada na konkretne decyzje. My musimy zwiększyć obronność Polski. Na to będą przeznaczone środki z budżetu. Polska zresztą w tej chwili jako jedyny kraj NATO, poza Stanami Zjednoczonymi, przeznacza 2% swojego PKB na obronność. Inne kraje tylko mówią o obronności, o solidarności, niewiele w tej materii czyniąc. Polska dokonuje konkretnych działań, konkretnych inwestycji, mając wiarygodne sojusze i własną zdolność obronną. Może pierwszy raz od wielu lat możemy myśleć optymistycznie o również czarnych scenariuszach, które mogłyby się ewentualnie ze względu na sytuację międzynarodową w Europie realizować. Wojska Obrony Terytorialnej to są wojska przygotowane do obrony terytorium kraju, ale to są również bardzo ważne jednostki pomagające w sytuacjach kryzysowych, różnego rodzaju nieszczęścia, które mogą dotknąć obywateli związanych i z klęskami żywiołowymi, z klęskami komunikacyjnymi, z wieloma innymi potrzebami. Wydaje się, że biorąc pod uwagę również pewne ożywienie, pewną modę, pewien entuzjazm związany z organizacjami paramilitarnymi, z klasami mundurowymi w szkołach, to wszystko daje naprawdę taką dużą dawkę optymizmu, że damy radę. To jak atrakcyjny jest w tej chwili mundur i ta atmosfera, która w Polsce się wytworzyła w tej chwili, gdzie wyraźnie mówimy, że jeżeli chcemy być bezpieczni, musimy sami sobie to bezpieczeństwo stworzyć, udziela się w młodzieży. Jak grzyby po deszczu rosną, tworzone są klasy mundurowe. Naprawdę tam w tym liceum, gdzie otwiera się klasa mundurowa, jest zawsze nabór albo nawet i więcej niż liczba miejsc. Więc naprawdę tutaj dobrze by było, żeby miasto Grudziądz na fali tego boomu na obronność, na mundur, żeby po prostu się przejęło i żeby naprawdę zaczęło starania o powrót wojsk do Grudziądza. Właśnie myślenie Platformy Obywatelskiej i polityków Platformy Obywatelskiej, niezrozumienie oczekiwań i nastrojów społecznych, a one są absolutnie pozytywne wobec spraw związanych z wojskiem, to jest również niestety działanie ostatnich lat, które miało na celu zniechęcić Polaków do obronności, zniechęcić do wojska, zniechęcić do patriotyzmu, rozbrojenie polskiej armii, te kpiny, jakie były przez lata powtarzane, że jest to armia stadionowa, bo mieści się na jednym sporym stadionie, że pamiętacie Państwo, że tam drużyna skautów jest w stanie polską armię pokonać, to jest kpina i z tradycji, i z tego, co również prezentuje sobą w tej chwili polska armia. Nie dopuścimy do pogarszania stanu armii. Ja chcę jako dygresję podać. Proszę Państwa, brałem udział kilka miesięcy temu w szkoleniu wyższej kadry w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Przygotowywano nas do różnych wariantów zagrożeń bezpieczeństwa państwa, do tego, w jaki sposób powinna wtedy funkcjonować również administracja, władze publiczne i tak dalej. Ci oficerowie, generałowie, profesorzy, którzy nas szkolili, mówili tak: my nie jesteśmy związani z prawem i sprawiedliwością. Każdy z nich składał właściwie taką deklarację na początek. Natomiast to, co przez ostatnie 8 lat zrobiono
ze zniszczeniem polskiej armii, to wrogowie Polski tyle złego by nie uczynili. My to wszystko będziemy odkręcali, odwracali, wykorzystując istniejącą infrastrukturę. Ja chcę powiedzieć, że przywrócenie wojska do Grudziądza, rozwój różnych jednostek, przede wszystkim Wojsk Obrony Terytorialnej, rozwój klas mundurowych, rozwój organizacji paramilitarnych, to może być wielka szansa dla miasta Grudziądza. Ja nie wiem, również na podstawie tego, o czym pan mówi, czy władze miasta Grudziądza i Platforma w Grudziądzu to rozumie. Ta wielka przebudowa polskiej armii, już o tym mówiłem, nie będę tego powtarzał. To jest tworzenie nowych jednostek, to jest uzupełnianie stanów osobowych, to jest również postawienie, bo przecież w Grudziądzu mamy również zakłady uzbrojenia, ważne zakłady, bo wzrost obronności Polski ma się opierać przede wszystkim o uzbrojenie produkowane w Polsce. Polską grupę zbrojeniową z dominującą rolą Bumaru, przez jednostki, które zajmują się produkcją uzbrojenia, części zamiennych, serwisowania itd., itd. To jest cały proces, który się rozpoczął kilka miesięcy temu i ten proces również jest procesem dynamicznym. To, gdzie zostaną jednostki, gdzie zostaną utworzone nowe jednostki, które zostaną wzmocnione, które zakłady zbrojeniowe będą zwiększone, to jest proces, który na naszych oczach się toczy. Bardzo dużo, tak jak pani poseł stwierdziła, zależy od władz lokalnych, od tego, jakie warunki władze cywilne będą oferowały wojsku. Chętnych do tego, by przytulić do siebie, przygarnąć do siebie bądź utrzymać wojska, jest wiele.